Zapraszam Was do ostatniej już części tego zadania maturalnego. Teraz zastanowimy się nad punktem, który wygląda w ten sposób, czyli podaj wzór na łączną liczbę wywołań funkcji pisz w wyniku wywołania pisz puste nk. No więc sięgniemy do zadania wcześniejszego, do podpunktu wcześniejszego, gdzie zobaczcie, Robiliśmy sumę po prostu zmniejszających się potęg, tak? No, czyli odwrotnej sumę zwiększających się potęg obojętnie, tak? Czy ten wzór od końca napiszemy o w tą czy w tą stronę? Czyli jeżeli mamy trzy y, pozycje w systemie dwójkowym, to ile jest tych wszystkich wywołań tej funkcji? No To jest 2 do trzeciej plus 2 do drugiej, plus 2 do pierwszej, plus 2 do zerowej. Albo od końca 2 do 0 plus 2 do 1 plus 2 do 2 plus 2 do 3. W systemie trójkowym jest 3 do 0, 3 do 1, 3 do 2, 3 do 3 i aż tak tyle, ile mamy tu, tych pozycji. No czyli łatwo jest rozpisać wzór, że wzór na łączną wywołań funkcji dla, no, n, k, gdzie k to jest ten system, w to się równa podstawa systemu k do potęgi zerowej plus k do potęgi pierwszej plus k do potęgi drugiej plus no i tak lecimy aż k do potęgi n tej. Tak? Czyli mamy zapisany ogólny wzór. No, koniec tej miniserii, ale zapraszam Was do zaprenumerowania tego kanału, do śledzenia kolejnych odcinków i do tego, żebyśmy w następnych odcinkach rozważali kolejne Zadania i zastanawiali się co dalej i dlaczego.